Dobiegają końca prace remontowo-konserwatorskie przy budynku dawnej Kasy Oszczędności w Robczycach. W budynku swoją siedzibę będzie miała samorządowa instytucja kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. Starostwo Powiatowe w Robczycach od września 2017 roku realizuje projekt pod nazwą Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Robczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej. Dzięki temu wkrótce w Robczycach zostanie otwarte Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej. Budynek został podzielony tak jakby na dwie części. Pierwsza część to jest taka pamiątka naszego regionu, można powiedzieć, czyli część historyczna i część etnograficzna, czyli to, co stanowi o naszej historii, a także o naszej teraźniejszości, o tym, że jesteśmy, jacy jesteśmy, czyli nasza obrzędowość, zwyczaje, to, co kochamy, to, czym żyjemy. I to jest takie właśnie miejsce połączenia naszych kultur z wszystkich gmin, tutaj będzie w jednym właśnie miejscu. Jedna z sal, sala historyczna, będzie urządzona na taką typowo muzealną salę. Stylizowana będzie na gabinet dyrektora dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności. No nie mamy jeszcze wszystkich tutaj eksponatów, żeby powiedzieć, że mamy tylko na razie dokumenty, ale odnajdujemy powoli osoby i fakty, które świadczą o dyrektorach, którzy tutaj sprawowali urząd. Zbiory należące do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej będą uzupełniane na bieżąco. Cały czas trwają poszukiwania ciekawych i ważnych elementów. Podczas ich gromadzenia będziemy korzystać z wiedzy i pomocy mieszkańców, informuje dyrektor placówki Agnieszka Ochał. Będziemy się zwracać o pomoc w zależności od tego, jaki tam okres historyczny, czy jakiej dziedziny będziemy poszukiwać materiałów. Czy to będzie II wojna światowa, czy I wojna światowa, tylko no, na razie jeszcze korzystamy z pomieszczeń starostwa, dopiero się organizujemy, więc no nie mamy tak jakby miejsca. Musimy też mieć wszystko, całą dokumentację, która by służyła pomocą w przejęciu takich eksponatów. Także na pewno będziemy się prosić o pomoc w odtworzeniu naszej historii. W nowej placówce kulturalnej będą organizowane lekcje i spotkania edukacyjne. Do tych celów utworzono salę audiowizualną. Chodzi o to, żeby młodzież, która w polskich szkołach korzysta z zajęć lekcyjnych, mogła też jakoś sobie wspomóc się naszym wyposażeniem multimedialnym. Także mamy ekrany, zakupujemy Google do wirtualnej rzeczywistości, kamera, będzie aparat fotograficzny dobrej jakości. I będziemy w ramach tego też organizować warsztaty różnego typu, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie wśród młodzieży. Na pewno nie będą to takie warsztaty, w których będą mogli uzyskać pełną wiedzę, ale już część jakichś umiejętności podchwycić i później wykorzystać. Otoczenie obiektu będzie zaaranżowane tak, aby mieszkańcy i uczniowie z całego powiatu chętnie odwiedzali to miejsce. Będą piękne ławki, lampy, także wieczorem będzie można przyjść, usiąść, odpocząć, przeczytać książkę, budynek będzie oświetlony. Też. Także myślę, że będzie takim przyjemnym miejscem spędzania czasu, zwiedzania, budynek do zwiedzania, ale także do spędzania odpoczynku w kreatywny sposób. Myślę też, że będzie wiele okazji ku temu, wiele spotkań organizowanych, to też w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie. Nowa placówka stworzy mieszkańcom powiatu robczycko-sędziszowskiego przyjazne warunki dla rozwoju kreatywności w obszarze kultury. Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 3 miliony złotych.